Witajcie. Dawno nie było żadnego filmu. Wiem o tym, ale trochę rzeczy zwaliło mi się na głowę i trzeba było ustalić hierarchię priorytetów. A jak już to wszystko jako tako ogarnąłem, to sami wiecie, jak to jest. Kiedy już myślicie, że w waszym życiu nadszedł sielski okres, kiedy można leżeć brzuchem do góry i sączyć martini niemieszane, nagle dostajecie telefon, że śmieciarka uszkodziła wasze Porsche i zostały z niego tylko kluczyki. A ubezpieczyć mieliście auto dopiero następnego dnia. U mnie aż takiej tragedii nie było. Oprócz kluczyków uratowała się jeszcze choinka zapachowa. Żarty żartami, ale faktycznie dostałem telefon. Nie potrzebujesz akwarium? Mówię, no gdzie tam, ja już miejsca w domu nie mam. Kąpię się w akwariach, psa myję, nawet w kuchni naczynia zmywam w zbiorniku. Ale fajne takie, 375 litrów. Nie no, gdzie ja bym ten basen wstawił? Nie wiemy gdzie, ale stoimy z nim pod drzwiami i długo nie utrzymamy. To oczywiście nie było dokładnie tak. Ale od momentu zaskakującego telefonu do postawienia zbiornika minęły może 3-4 godziny. W tym czasie musiałem zrobić totalne przemeblowanie, które do końca się nie udało. Więc przez najbliższy tydzień nie miałem jak przejść przez pokój. Przy okazji, gdyby ktoś nawet za darmo próbował mi teraz oddać swój nawet 5-litrowy zbiornik, kule powelące czy nawet słoik po majonezie, to niech się liczy z odmową i możliwością uszkodzenia ciała. Więc mam nowe akwarium. Zupełnie go nie planowałem. Ale choroba akwarystyczna jest jak alkoholizm. Zawsze pacjenci mówią, że od jutra już nie piją. Tak samo ze mną. Żadnego zbiornika miało już nie być, no ale 375 litrów. Praktycznie akwarium było kompletne. Szafka, szkło, pokrywa, światło, filtry, żwir, rośliny. Ale oczywiście zawsze musi się coś zdarzyć, a poza tym Andrzej zawsze robi po swojemu zbiorniki, więc też musiał od siebie coś dodać. Po pierwsze, nie miałem zasilania do światła LED-owego, które jest w pokrywie. Nie byłem przekonany do tych LED-ów, więc postanowiłem wykorzystać oświetlenie, które leżało u mnie po kątach i belkę z dwiema świetlówkami T8, którą też dostałem z akwarium. Belkę rozebrałem, wykorzystałem dwie świetlówki 36-watowe T8, do tego dołożyłem z poprzedniego akwarium cztery świetlówki 39-watowe T5, które były w zdjętej z 240 rozwalonej pokrywie. No i wszystko by było cacy, tylko brakło mi bryzgoszczelnych oprawek do T8. Niby nazajutrz niedziela, giełda można dostać, ale tu nagle się okazało, że w niedzielę było święto. Więc cały proces zakładania oświetlenia musiał poczekać do wtorku. A potem mozolne klecenie elektryki i tydzień poszedł. Nie chciałem montować elektroniki w pokrywie, więc całość poszła do szafki. Stąd ten zwój kabli, jak w bunkrze dowodzenia, który od każdej świetlówki musiał zejść do szafki. Dzięki Bogu nie doznałem porażenia prądem, a całość odpaliła bez większych problemów. Przez ten tydzień miałem w domu totalny bałagan. Wszędzie porozkładane jakieś rzeczy, podzespoły i inne duperele. Najgorszy jednak był żwir, który przywieziony w wielkiej beczce po tygodniu zaczął roztaczać wokół siebie specyficzny zapach. Krótko mówiąc, waliło jak z murzyńskiej chaty. Nie, to nie było poprawne politycznie. Waliło jak z afrykańskiego pomieszczenia mieszkalnego. Więc nic dziwnego, że należało tą beczkę ogarnąć w pierwszej kolejności, jak już akwarium jako tako stało stabilnie. Wiecie, to nic miłego, jak przychodzą sąsiedzi dowiadywać się, czy żyje, bo taki zapach ich dziwny doszedł. Żartuję. Tak naprawdę to nikt by nie przyszedł, nawet jakby padła 10-osobowa rodzina, bo dziś nikogo nic nie obchodzi. Ale koniec smutów. Chyba 2 dni płukałem żwir. Długo, ale starałem się wypłukać z niego cały syf z poprzedniego akwarium, a dodatkowo jeszcze pozbawić go jak największej ilości najdrobniejszej piaskowej frakcji. Więc siedziałem w smrodzie nad wanną i przesiewałem. Około 2 wiader piachu odsiałem, ale przez to trwało to całe wieki. W tym czasie zupełnie zapuściłem swoje zbiorniki. W 240 litrach walczyłem z ospą, a wreszcie w zasadzie tylko podawałem pokarm rybom. Nawet podmiany, oprócz 240, przesunęły się w czasie. Rośliny zaczęły wyrastać ponad tafle wody i zagęściły się bardzo w zbiornikach. W sumie to nie było to złe, bo co prawda dostałem całą miskę roślin z poprzedniego akwarium, ale kiedy zacząłem je przeglądać, a byłem już naprawdę wyczerpany stawianiem tego zbiornika, okazało się, że w większości rośliny są niestety zaglonione i niestety w większości poszły do kosza. Akwarium założyłem zgodnie ze swoją starą zasadą, co ma być, to będzie. Położyłem
resztki ziemi, którą zakupiłem jeszcze w 2013 roku, obsypałem boki żwirem. Na wierzch ziemi posypałem trochę lignitu. Ja wiem, że zawsze proponuję dodawać do ziemi lignit w postaci proszku i dokładnie go z nią wymieszać, ale jak mówi stare przysłowie, szewc bez butów chodzi. Miałem tylko lignit do większej granulacji, więc nie było się nad czym zastanawiać. Posypałem, przykryłem wszystko siatką i nawaliłem na to resztę żwiru. Zalałem to wszystko wodą, używając magicznego talerzyka przywiezionego z nadmorza z naddrukiem na spodzie, pamiątka z Podhala. No i akwarium zostało zalane, a potem to już tylko wstawiłem korzenie. Potem doszedłem do wniosku, że jeden mi wystarczy i tak zostawiłem. Obsadziłem akwarium nadwyżkami z moich zbiorniczków. Tu muszę nadmienić, że stosuję nowatorską metodę obsadzania akwarium roślinami. Nosiła ona nazwę byle gdzie. Wiem, że wiele osób, a może wszystkie, nie wiem, zanim obsadzi akwarium, robi plany, jak i gdzie co posadzić. Czyli generalnie zanim rośliny znajdą się w akwarium, oni już wiedzą, jak będzie zarośnięte za 2-3 miesiące. Naprawdę zazdroszczę im tego. Ja niestety nie posiadam takiej zdolności, dlatego też nigdy nie zostanę aquascaperem. Coś tam niby wiem o pokroju roślin, o ich wzroście i tak dalej, ale nie za bardzo potrafię zaplanować całości. Dlatego też stosuję swoją własną metodę, czyli obsadzam akwarium tym, co mam, sprawdzam, jak to rośnie i jak to wygląda, po czym, jak już wiem, to przesadzam wszystko tam, gdzie wydaje mi się, że powinno być. Czasami mi się udaje, czasami nie. Czy innym się to podoba? No, różnie z tym bywa. Ale jak powtarzam zawsze, ważne, żeby podobało się właścicielowi akwarium. W każdym razie to, co widzicie na filmie, to nie jest wersja ostateczna i nie ma tu nic do komentowania w stylu ja bym posadził to tu, a tam to tam. Jak będzie, zobaczymy za rok. Akwarium jest obsługiwane przez dwa filtry. No dobrze, przez coś, co w tym akwarium tylko udaje filtry. Dostałem do tego akwarium filtr kubełkowy, ale okazało się, że po wyczyszczeniu i złożeniu do przysłowiowej kupy większość wody zamiast filtrować wylewał na podłogę. Filtr firmy Fluval 106. Dobra, nie będę się mścił na firmie Fluval, bo musiałbym jej zrobić antyreklamę, a w sumie trudno oceniać już pewnie długo używany filtr. Tak więc akwarium ma te dwa skarlałe filterki, ale daje radę. Obydwa mieszają tylko wodę i to jak na razie na pewno wystarcza. W tej chwili nie mogę za bardzo zainwestować w jakiś porządny filtr. W końcu muszę dokupić nowe Porsche do tego kluczyka i choinki zapachowe.